Jeden element przedstawiony na tym muralu wzbudził szczególne zainteresowanie internautów, jak i również osób, które obserwowały ten mural przechodząc w pobliżu Pryskiego Domu Kultury. Ten element to buty, które ma na sobie tancerka w stroju ludowym. Są to, jak tu Państwo widzicie, dwa prawe buty. Czy było to zamierzenie celowe autorki tego muralu, czy przypadek, czy być może celowe działanie poparte wiedzą, którą powzięła od członków zespołu pieśni i tańca Ziemi Pyrzyckiej, bo taka sytuacja, a dokładnie takie sytuacje miały miejsce w historii zespołu pieśni i tańca Ziemi Pyrzyckiej. Było to w czasach, kiedy byłem członkiem zespołu pieśni i tańca Ziemi Pyrzyckiej w latach 80. i 90. Pierwszy przypadek dotyczy tancerki, a dokładnie pojechaliśmy na występy do Szczecina. Pełen występ odbywał się na zamku. Wówczas jedna z naszych koleżanek wyszła na scenę i w czasie tańca odłamał jej się obcas od butów, które miała na sobie. Dokończyła tą suitę w bucie pozbawionym tego właśnie obcasa. Skończyło się to troszeczkę poranieniem pięt, ale kiedy zeszła ze sceny, zaczęła poszukiwać rozwiązania. Wówczas jedna z koleżanek pożyczyła jej swoje buty, przy czym okazało się, że te buty są no, troszeczkę za duże i tańczenie w trochę za dużych butach byłoby problematyczne. Wówczas na ratunek rzuciła się, może za duże słowo, ale wówczas na ratunek pospieszyła kierowniczka kapeli, nasza wspaniała instruktorka do śpiewu, muzyki, która użyczyła jej swojego buta, jednocześnie zakładając buta tego popsutego. I ta koleżanka, która tańczyła, miała but lewy i prawy. Koleżanka, która grała w kapeli, miała na sobie dwa lewe buty. Wyszliśmy na scenę, zatańczyliśmy kolejną suitę. W momencie, w którym wszyscy tancerze zobaczyli, co się dzieje, jakie buty ma na sobie nasza pani z kapeli, wszyscy mieli, tak to się mówi, banana na twarzy, uśmiech. A dlaczego? Wyglądało to dość komicznie, kiedy koleżanka grająca w kapeli, mająca na swoich nogach dwa lewe buty, skrzyżowała nogi. Skrzyżowała nogi tak, żeby wyglądało, że ma but zarówno lewy i prawy na sobie. I być może pani, która malowała ten mural, dowiedziała się od tej historii. W związku z tym mamy na tym muralu tancerkę w stroju, która ma takie, a nie inne buty. Przy okazji chciałbym zwrócić się z apelem, z prośbą do pana dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury, gdyby w przyszłości miał powstać jeszcze jeden mural, a miejsca uważam wystarczy, żeby zrobić mural, ale już tancerza, bowiem sytuacja z tańcem w dwóch butach, to było też w dwóch lewych butach, też miała miejsce i dotyczyła z kolei tancerza, który cały występ półtora godzinny przetańczył w dwóch lewych butach i udało się. Dziękuję serdecznie.